Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj mamy nietypowy odcinek, bo dzisiaj powiem Wam o efekcie króla wioski. Co to jest za efekt i dlaczego rozróżniam obcokrajowców, którzy przyjeżdżają na Filipiny na kilka rodzajów. Zaczynamy! Ale oczywiście, słuchajcie, pierwsze i najważniejsze. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć więcej na ten temat, ile kosztuje, jak się przeprowadzić, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, kliknięcia łapkę w górę. Nic Was to nie kosztuje, a nam to sprawia ogromną przyjemność. Dziękujemy, no i zaczynamy odcinek. Dla tych oczywiście, którzy jeszcze nie wiedzą, znajdujemy się w Dumaguete, to jest środkowa część Filipin. To jest miejsce, w którym mieszkam od, no w zasadzie w tym rejonie Filipin mieszkam od około 9 lat. I tutaj normalnie z żoną urzęduję i razem z naszą córeczką. Ale dobra, przejdźmy słuchajcie do tematu dzisiejszego filmiku, bo to jest najważniejszy temat dzisiaj. A mianowicie efekt króla wioski. Dlaczego ja tak to w ogóle nazywam? Więc do tematu, słuchajcie, zbierałem się już naprawdę bardzo, bardzo długo, bo temat jest o tyle interesujący, że no, od tylu lat widzę, jacy obcokrajowcy przyjeżdżają. I tutaj nie chcę ich podzielić na kategorie pod względem, z jakich krajów przyjeżdżają i jakie mają stosunki co do Filipińczyków, czy też co do mieszkania tutaj, bo to jest naprawdę drugorzędna sprawa. To nie chodzi o narodowość, to są różne osoby już po prostu, czy są miłe, czy są niemiłe i jak się odnoszą do lokalnej społeczności tutaj, z jakimi wartościami przyjeżdżają, to są już wyuczeni nie z danego kraju, tylko bardziej z danej rodziny i po prostu jak ich życie zostało ukształtowane w jakimś tam wcześniejszym etapie. Ale bardziej chcę ich podzielić ze względu na to, z jakim właśnie zaangażowaniem i bagażem doświadczeń tutaj przyjeżdżają, albo z jakim zapleczem finansowym. No więc tak, słuchajcie, pierwsza grupa, to jest taka najważniejsza oczywiście grupa takich normalnych ludzi, którzy przyjeżdżają sobie tutaj na Filipiny i tutaj też, żeby była jasność, mówię o osobach, które przyjeżdżają na Filipiny, ale chcą na tych Filipinach zamieszkać. To jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś przyjeżdża na wakacje, na krótki okres, miesiąca, dwóch, czy nawet na pół roku, to nie jest osoba, która będzie tutaj mieszkała, która będzie tutaj przenosiła całe swoje życie i będzie tak to jakoś robiła. Więc tutaj tylko i wyłącznie mówię o tych osobach, które rzeczywiście przyjeżdżają tutaj i bez znaczenia, czy one są tutaj rok czasu, czy parę miesięcy, no ale po prostu już zdecydowały, że tutaj zostają, że ich centrum życiowe znajduje się w danym momencie już na Filipinach. No więc pierwsza grupa, najważniejsza, czyli te normalne osoby, z którymi staram się oczywiście utrzymywać kontakt jak najbardziej, to są takie osoby, które, słuchajcie, po prostu przyjeżdżają na Filipiny i znają wartość tego pieniądza. Wiedzą, ile co kosztuje, albo starają się przynajmniej zrozumieć, ile co kosztuje. Wydają też te pieniądze, które mają, ale nie robią czegoś takiego, że sprzedają wszystko u siebie w kraju i nagle wpadają na pomysł, to ja teraz będę królem na Filipinach. Bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby po prostu właśnie funkcjonować tutaj. Zawsze mają ten plan zapasowy. Jeżeli coś na Filipinach się nie powiedzie, to wtedy okej, wracam do swojego kraju, mam tam mieszkanie, które przeważnie zresztą ktoś wynajmuje. Ewentualnie mam tam rodzinę, mam tam jakąś nieruchomość, którą ewentualnie, jeżeli chciałbym się nawet później wybudować na Filipinach, mogę po prostu sprzedać. I zresztą, słuchajcie, ja też należę do tego typu osób. Ja nigdy za sobą mostów nie paliłem, bo uważam, że te mosty czasami się przydają. I pomimo tego, że mieszkam tutaj już 9 lat na Filipinach i mam żonę, mam córkę i na ten moment planujemy tutaj żyć na Filipinach, nie wiadomo ile jeszcze, ale nie mamy takiego pomysłu, żeby gdzieśkolwiek wyjeżdżać, to nie pozbyłem się tych rzeczy, które mam w Polsce. Znaczy, no oczywiście, słuchajcie, samochód sprzedałem, ale samochód sprzedałem dlatego, że no, po prostu nikt go nawet nie chciał używać z mojej rodziny, bo nie było takiej potrzeby, więc bez sensu, żeby tylko tracił na wartości, więc trzeba było się po prostu pozbyć. A w Polsce i tak jesteśmy bardzo, bardzo rzadko, więc nie był aż tak potrzebny. Ale oczywiście to nie jest tak, że pozbyłem się wszystkich rzeczy, które miałbym w Polsce, bo te rzeczy dalej są i nie chcę się odciąć od Polski. Może dla Was to będzie dziwne, ale jestem patriotą i naprawdę kocham polski kraj i chcę mieć tam taki właśnie plan zapasowy, że jeżeli coś tutaj na Filipinach się zmieni, sytuacja polityczna, czy zmienią się jakieś inne powody, dla których warto wrócić do Polski, to oczywiście taka możliwość dla mnie, dla Christine i dla naszej
cudownej córeczki Emilki zawsze jest. I to ja rozumiem. Ale teraz słuchajcie, jest druga opcja właśnie tych wszystkich obcokrajowców, którzy przyjeżdżają, których naprawdę nie do końca rozumiem i też nie podoba mi się ich podejście do życia, bo jedna rzecz to jest oczywiście sprzedać wszystko i przejść na Filipiny i bez takiego zaplecza wiedzy zdecydować, że tutaj będę mieszkał, tutaj kupuję ziemię, tutaj się wybuduję i tutaj będę wydawał swoje pieniądze. Bo to jest oczywiście jedna rzecz, ale druga to jest odnoszenie się z tymi pieniędzmi. Bo zwróćcie uwagę na to, że tutaj porównam te osoby. Jedna osoba przylatuje na Filipiny i tutaj sobie mieszka i tutaj ma jakiś swój skuter, ma tam jakiś swój taki podstawowy samochodzik i normalnie sobie żyje, ale w Europie czy w innym gdzieś tam kraju ma jakieś na przykład zaplecze finansowe, gdzie może oczywiście sobie kupić lepszy samochód, nie potrzebuje do życia. I to jest normalne. Ale ta druga osoba, która sprzedała wszystko i przyleciała na Filipiny, żeby tutaj mieszkać, zostać i cieszyć się życiem, wszystko zamienia na pieniądze, te pieniądze przynosi na Filipiny i zaczyna się z tym obnosić tak totalnie na maksa. Na zasadzie, że a zobacz, bo ja mam najlepszy samochód, a zobacz, bo ja w ciągu mieszkam tutaj tylko 3 miesiące, już zdążyłem kupić samochód, działkę i zacząć budowę domu. No bo oczywiście te osoby mają pieniądze. I one strasznie lubią się chwalić tymi pieniędzmi, że przecież mają tyle pieniędzy na Filipinach. I to jest dla nas troszeczkę, rozmawiałem ze znajomymi na ten temat, to jest takie właśnie niezrozumiałe, bo to już nawet nie chodzi o to, że kto ile ma pieniędzy, tylko kto jak z tymi pieniędzmi się tutaj pokazuje. Że zobacz, dopiero co przyleciałem i już wszystko mam, już wszystko kupiłem. Ja to nazywam właśnie takim efektem króla wioski, bo to dosłownie, słuchajcie, tak wygląda, jakby taki na przykład starszy pan, bo to przeważnie są starsi panowie, którzy skończyli swoje życie gdzieś w swoim kraju i nagle wpadają na pomysł, że mam dziewczynę na Filipinach, przywożę tutaj wszystko pieniężę i zaczynam żyć na Filipinach i zaczynam od budowy domu, kupienia samochodu, kupienia 2 skuterów, no bo przecież nie możemy mieć jednego, tylko musimy mieć 2, skoro i tak mamy samochód. I po prostu pokazywania się z tym. I przeważnie to też tak wygląda, że właśnie na przykład taki jeden pan jest na przykład w jednej takiej wiosce, jakiejś małej. I co się okazuje, że później właśnie to jest jedyna tylko i wyłącznie chata w jakiejś wiosce gdzieś poza miastem wybudowana, która po prostu jeszcze najprawdopodobniej ma swój prywatny basen albo jeszcze jakieś inne dodatkowe rzeczy. I on się po prostu z tym odnosi tak, że on jest najlepszy w tej wiosce. Że większość ludzi dla niego pracuje, że on ma te pieniądze, on jest w stanie płacić 2 razy więcej za wszystko. I no i tak to po prostu wygląda. Niestety. Naprawdę, słuchajcie, jest ogromna różnica pomiędzy takimi osobami. Jeżeli byście pomieszkali chwilę na Filipinach, to byście od razu zobaczyli i zobaczyli, kto kim jest. Bo te osoby po prostu lubią się tym chwalić, że wszystko postawili na jedną kartę i nagle zostali królem na jakiejś tam wiosce, bo po prostu mają tyle pieniędzy w banku, że nie mają co z nimi robić. Co, słuchajcie, jak to wiecie, z królami jest różnie, bo to przeważnie też tak bywa, że jak przychodzi kolejna tura, to król się zmienia, tak? No może tak niedosłownie, ale to też jest bardzo często sytuacja taka, że właśnie ta osoba, która tak wydawała tyle tych pieniędzy, zostaje w jakimś tam stopniu oszukana, albo nawet bardzo oszukana i na przykład dziewczyna go zostawia, czy żona go zostawia, okazuje się, że oczywiście wszystko jest na nią, no i później robią się takie dramaty, o których zresztą pewnie też nieraz mogliście poczytać w internecie albo na YouTubie, bo sporo takich filmików jest, szczególnie nie wiem czemu, ale bardzo dużo Amerykanów takie filmiki publikuje, gdzie właśnie widać tę sytuację, że ktoś jest po prostu oszukany, że ktoś jest pokrzywdzony, że ludzie stracili dorobek całego swojego życia, no bo właśnie postawili wszystko na jedną kartę, nie mieli żadnego planu zapasowego i tak to się po prostu skończyło. Też słuchajcie, pamiętajcie o ważnej rzeczy. Ja już to wiele razy wspominałem na swoich filmikach i zresztą pokazuję to od czasu do czasu, że to nie jest tak, że na Filipinach się żyje za naprawdę bardzo małe pieniądze. Bo to już jest dawno temu było. Dawno temu się żyło za małe pieniądze. W
Filipiny tak samo mają inflację jak każdy inny kraj i te ceny tak samo tutaj rosną, więc to musicie się do tego przyzwyczaić. Ja pokazuję wam restauracje, pokazuję wam miejsca, gdzie ceny są no prawie jak europejskie, może troszeczkę taniej, czasami można coś innego kupić. Zresztą przygotowuję teraz kilka filmów, mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni one wyjdą, ale będą naprawdę fajnie zmontowane i będę miał pomoc przy tym w ogóle, co się bardzo cieszę. I wtedy zobaczycie tak naprawdę to porównanie właśnie dokładne lokalnej osoby, która zarabia lokalne pieniądze, do obcokrajowca, który przyjeżdża ze swoim budżetem albo przyjeżdża na wakacje, żeby to właśnie zobaczyć. A ja, Molimi, będę się już z wami żegnał. Czekam na wasze komentarze. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy też macie takie podejście do tego, że tak nazywacie te osoby, które teoretycznie no, mają za dużo pieniędzy i po prostu to wykorzystują w taki stopniu właśnie, że obnoszą się z tym po prostu na Filipinach czy w innych krajach, bo dużo z was, tych osób, które ogląda te filmiki, mieszka tutaj na miejscu, więc dajcie mi znać, czekam na te komentarze. Pozdrawiam was serdecznie, no i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku.